Cezary Łosiczka, program Owczarek. Doktor habilitowany Łukasz Niesiołowski z PANO, z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, jest no Państwa właśnie pan, moim gościem. Pan. Przyglądamy się Biblii dzisiaj, Biblia, z różnych punktów widzenia. Czy to by oznaczało, panie doktorze, że Biblię podmiot będzie liryczny, już nie liryczny, będzie czytał tak, jak, że tak powiem, został do tego przysposobiony, czyli nie, inaczej osoba wierząca, inaczej historyk, inaczej wierzący historyk, inaczej niewierzący historyk. Nie no, każdy czyta inaczej, to jasne. Nie chciałbym doczekać czasu, gdy wszyscy czytali wszystko tak samo. No, to dość przerażające. Jeśli mówimy o czytaniu nie dla uciechy emocjonalnej, nie dla radości z kontaktu z literaturą piękną, tylko dla lektury, która ma nam pomóc w zrozumieniu okoliczności i przy odczytaniu treści, która była zawarta w intencjach autorów, no to dobrze by było, żeby ta lektura była jakby wsparta taką wiedzą fachową. I tutaj wydaje mi się, że jest dużo do zrobienia, dlatego że katolicy w ogóle mało czytają Biblii. Katolicy w Polsce szczególnie mało czytają Biblii. I jak to się robi rzadko, to nie ma takiego nawyku, na przykład, żeby zajrzeć do jakiejś pomocy, co najwyżej Wikipedia i to czasem różnie, czasem nie pomaga. Święta prawda. No, wydaje mi się, że ta różnorodność lektur jest jakby naturalna i oczywista, ale skłaniałbym ludzi, którzy chcą zrekonstruować sobie w świadomości albo w głowie racjonalny świat, z którego Biblia wyszła, żeby zrozumieć rzeczywistość czasów Jezusa, żeby zrozumieć trochę tej historii z czasów Starego Testamentu, no to żeby przed lekturą zacząć od podręcznika historii. To znaczy jednak to tego rodzaju wiedza podstawowa by się przydawała. Będzie łatwiej zrozumieć konkretne zapisy u proroków, w psalmach i tak dalej. Nawet w pierwszych księgach, no bo to jest niezwykle fascynujące, no bo jeżeli sięgniemy do pierwszych tekstów, właśnie nawet Księgi Rodzaju, to zanim jeszcze doczepiemy do 10 przykazań, jakichkolwiek przykazań, no to gdzieś tam okazuje się, że zabójstwo jest negatywne, jest postrzegane negatywnie. Tak? I oczywiście czytając mówimy, no tak, bo to się nie podoba Bogu, bo Bóg jest generalnie przeciwny zabójstwu. Zabicie, odebranie życia jest czymś złym. Tylko teraz niestety, nie dlatego jest to czymś to złym, robi, bo bez Bóg autorowi tak powiedział, jak ktoś to zobaczył, czy też chciał to z tego wynika, przekonać że swoich wyznawców, się do jakiegoś Boga modlą, być może dlatego, że pisząc o tym, tylko na pokaz, przyjmował 23 za naturalne coś, Ewangelii co w społeczności, w jakiej funkcjonował, było no właśnie normą. Tak? No, ale znaczy, równocześnie otworzymy sobie Księgę Jozuego, gdzie czytamy o tym, że to Bóg wymordował rękami Izraelitów całe populacje i uważa się to za coś w porządku, więc akurat sprawą zabójstwa, życia, wartości życia i tak dalej jest sprawa bardziej skomplikowana. Wydaje mi się, i tutaj tu można akurat historyk być pomocny w zrozumieniu tego takiego, nie tylko tego tematu. Otóż pierwszą z nieoczywistości jest pytanie, kto, ale nie myślę o sobie, tylko o tym środowisku, stoi za tymi tekstami. To znaczy, czy mamy do czynienia, w co uwierzono kiedyś, zwłaszcza o Pięcioksiąg, czy mamy do czynienia z pewnymi tradycjami lokalnymi, opowieściami takimi folklorystycznymi o bohaterach eponimicznych, jak Jakub, który staje się Izraelem, i one gdzieś krążyły po wsiach, po miasteczkach, na targu sobie opowiadano taką opowieść o potopie, czy też mamy do czynienia z tekstem napisanym przez elity intelektualne, które potrafiły pisać, w związku z tym również czytać, niekoniecznie wyłącznie po hebrajsku, może również w innych językach, które spisały tekst albo na swoje potrzeby, czyli elita dla elity, albo, zwłaszcza w późniejszej epoce, elita mogła spisywać te teksty na potrzeby
mówiąc brzydko, maluczkich. To znaczy, my tutaj, ci mądrzy, ci uczeni w piśmie, damy wam tekst, macie, czytajcie i uczcie się z niego. I wówczas wszelkie etyczne prawa mogą mieć tego rodzaju funkcje. Nie są tradycyjnie ludowymi zasadami, tylko są formą, no, socjolog by powiedział, stworzenia systemu kontroli. To znaczy, otóż narzuca się pewne reguły, mówiąc, to jest natchnione, to jest prawo, proszę tego przestrzegać. W tym dylemacie ludowy czy intelektualnie elitarny ja się skłaniam ku temu drugiemu. To znaczy, ja nie widzę literatury ludowej. Głównie dlatego, że mamy do czynienia z ogromnym tekstem napisanym po hebrajsku. W czasach, kiedy na ogół po hebrajsku już nikt nie mówił. Albo mówiono w niewielkich gronach. W związku z tym mamy do czynienia raczej, w ogóle mamy do czynienia z literaturą bardzo kunsztowną, dobrze skonstruowaną w większości wypadków, więc myślimy o ludziach dobrze wykształconych, a nie o pasterzach, którzy sobie układali strofy, wypasając kozy. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że tekst Starego Testamentu jest tekstem stworzonym przez elitę w świadomości tego otaczającego świata kultury Mezopotamii, Egiptu, Fenicji i oni Grecji i czerpali bardzo wiele inspiracji z tych sąsiednich kultur. No właśnie, ale pytanie znowu. Można nakazać albo zakazać różnych rzeczy, powołując się na jakiś wyższy czy najwyższy autorytet, ale musi mieć to ręce i nogi. Tak? Znaczy, jeżeli spojrzymy na nakazy i zakazy biblijne poza 10 przykazaniami, to współczesny, powiedzmy, katolik, którego wydawałoby się to powinno obowiązywać, właściwie wybiórczo do tego podchodzi. Znaczy, już nie zastanawia się, prawda, komu podawać rękę, a komu nie podawać, kogo powinien ukamienować, a kogo nie. Raczej koncentruje się na tej przestrzeni, która jest adekwatna do czasu czy do kontekstu, w jakim się znajduje. Znaczy, gdybyśmy dzisiaj czytali, nie wiem, tygodniki czy dzienniki, na przykład na temat tego, jak zmienia się nasze podejście do sprzątania po psach, tak? No to jest adekwatne. To znaczy, jest jakaś przestrzeń, która, nie wiem, 15 lat temu była problemem i była martwym przepisem, ale w jakimś tam okresie udało się doprowadzić do momentu, że niektórzy przestrzegają, a inni nie przestrzegają, ale mają do tego, mogą się do tego odnieść w jakiś sposób. Tak? Pisanie dzisiaj o tym, że nie można chodzić w zielonych spodniach w środę, no byłoby kosmicznym, bez względu na to, jak to byśmy uzasadnili. No, ale tutaj akurat, no znowu, wiedza historyczna jest przydatna. Między innymi wiemy od dawna, że jeżeli gdziekolwiek pojawiają się powtarzane zapisy prawne, zakazujące lub nakazujące coś, to nie dowód, że to było przestrzegane, tylko najlepszy dowód, że to było nieprzestrzegane. Rzeczy powtarzane świadczą o tym, że się cały czas zdarzają te rzeczy, które chcemy zakazać. Otóż podam taki przykład spoza pięcioksięgu prawa, czy takiego zasady prawnej opisanej w księdze Ezdrasza, dość szokującej, ale dobrej na dzisiejsze czasy, bo mówiącej o ksenofobii. Ezdrasz, kapłan, staje przed ludem Izraela w Jerozolimie i mówi, że oto to jest prawo, które zabrania członkom wspólnoty izraelskiej, czyli mężczyznom, Żydom, posiadania żon z innych plemion. W związku z tym wszyscy obecni powinni wygnać swoje żony oraz wygnać dzieci zrodzonych z tychże żon. Izrael zapłakał i zrobili to, jak mówi Księga Ezdrasza. I teraz rekonstrukcja historyczna do niedawna mówiła, no dobrze, kiedy to można było, umieśćmy w czasie i prawdopodobieństwo. W tej chwili, znaczy ja przynajmniej należę do grupy historyków, którzy nawet nie próbują tego rekonstruować jako wydarzenie. Znaczy, to jest zupełnie nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne jest nie dlatego, że mężczyźni nie mogli oddalać żon. Mogli. Nie sądzę, żeby to się zdarzyło, ponieważ jeden kapłan powiedział, że źle jest mieć obce żony, to wszyscy mężczyźni się go posłuchali, bo byli głównie pobożni, a mniej kochali swoje żony. Za ślubami stały kontrakty małżeńskie, więc trzeba było posagi oddawać, tak dalej, tak dalej. Nieprawdopodobne przede wszystkim jest oddalenie dzieci. Nawet jeżeli one były zrodzone z obcych kobiet, no to oddalenie takiego potomstwa jest zupełnie nieprawdopodobne w świecie biblijnym, które potomstwo czyni największym błogosławieństwem od Boga. W związku z tym na taki zapis w księdze Ezdrasza trzeba patrzeć nie jako opis
faktu, tylko postulat. I dość przerażający. Ten postulat brzmi ksenofobicznie. To znaczy my, wspólnota wybrana, musimy się trzymać z dala od obcych. Obcy są jakimś innym światem. My musimy być zamknięci i funkcjonować jako wspólnota, która się endogamicznie, tak wewnątrz siebie rozmnaża. Trochę rozumiemy, kiedy tak można było myśleć i dlaczego. Ten tekst powstał zapewne w epoce perskiej, która mówi o, że w tych czasach ta wspólnota żydowska to jest Jerozolima i kilkanaście wsi dookoła malutkiej ówczesnej Jerozolimy. To jest w sumie kilka tysięcy ludzi, którzy, jeżeli ten tekst jak Księga Ezdrasza powstał, to nie dlatego, żeby triumfować, tylko oni są zagonieni w piętkę. To znaczy oni są tak malutką wspólnotą, tak sfrustrowaną, która pamięta o swojej wielkości, bo kiedyś istniało duże państwo Izrael, istniało duże państwo Juda, a teraz oni są na marginesie świata. I jakby z tych frustracji wynika taki postulat ksenofobiczny, no na szczęście niezrealizowany, ale taki, ten kontekst można odtwarzać, tak? I te prawa wówczas mają sens właśnie jako postulat. Pewnie nigdy niezrealizowany, ale tak jest z większością praw. To znaczy są rzeczy oczywiste, jak na przykład sprawa tabu religijnego, tak? Że są pewne zasady religijne, czystości rytualnej, które były przestrzegane i mamy ślady archeologiczne, że one były przestrzegane. Niektórych praw nie rozumiemy. Tak, są przepisy prawne, które nie są oczywiste, albo przyczyny, dla których one są sformułowane, też nie są oczywiste. Czasami za tym stoi albo jakaś rytualna pobożność, albo bardzo prozaiczne rzeczy związane z życiem gospodarczym, społecznym. I wracam do tego, o czym mówiłem na początku. Tylko zrozumienie kontekstu, w którym te zapisy powstawały, pozwalają zrozumieć ich sens. Bez tego jesteśmy zmuszeni do zgadywania. Czyli wniosek, jak rozumiem, jest taki, że zanim popędzimy z radością na mszę niedzielną albo otworzymy domowy egzemplarz Biblii, to warto by jakieś takie studia historyczne, no co najmniej na poziomie magistra, zakończyć. Nie, znaczy nikomu nie będę namawiał, żeby powstrzymał się przed biegnięciem na mszę, ale bym powiedział raczej przed próbą wyciągania wniosków z tekstu biblijnego, czy on jest czytany na mszy, czy jest czytany w domu, żeby spróbować zastanowić się nad tym, co on znaczył w momencie, gdy był spisywany. A tutaj nauka jest pomocą. Bardzo dziękuję. Dr Łukasz Niesiołowski z PANO, z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję bardzo. Informacje Radia Tok FM już za kilka minut. Po informacjach Mikołaj Lizut i jego program, a dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a realizował Krzysztof Woźniak. Owczarek. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.